Witam Was dzisiaj w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj będziemy mieć open box i parę nowych figurek, które Wam w dzisiejszym odcinku pokażę oraz najnowszy katalog z 2019 roku. To może zacznijmy od figurek. I pierwszy zestaw to... mamy tutaj zestaw, który bardzo chciałam go mieć. I jak zobaczyłam, że jest w sklepie, to się bardzo ucieszyłam. Jest to zestaw Liza i Storm. O, macie go tutaj. Dlaczego on tak bardzo go chciałam? Między innymi dlatego, że jest tutaj koń, który mi się bardzo podoba, rasy hanowerskiej, bo tutaj nigdzie nie jest napisane, że jest rasy hanowerskiej, ale możecie wejść na taką stronę, ona jeszcze chyba nie jest po polsku. Strona schleich.s.com i na tej stronie jest dokładnie opisane, są te postacie, te wszystkie dziewczyny. To jest oficjalna strona Schleicha i tam macie właśnie opisane, tylko że właśnie po angielsku albo po niemiecku, to zależy jak wolicie, każda z tych postaci, i właśnie jest napisane, że Liza ma konia rasy hanowerskiej, więc to jest Hanower i to jest ogier. No i poza tym ten ludzik jest super, bo rusza rękami i nogami i w ogóle już się nie mogę doczekać, jak go tylko odpakuję. I poza tym jest jeszcze ładne siodło o głowie, więc będzie dużo ciekawych rzeczy. To ja teraz szybko lecę po nożyczki i zaraz zaczynamy otwieranie. Figurka odpakowana i muszę Wam powiedzieć, że jest prześliczna. Naprawdę bardzo ładnie wyglądają. I teraz może przyjrzymy się im trochę bardziej z bliska, bo to znaczy zdejmę to wszystko, żeby dokładnie Wam opisać, co i jak wygląda. I przede wszystkim chcę przetestować ludzika, bo widzę, że już będzie się super zginał i w ogóle. No i mamy tutaj dziewczynę, ma na imię Lisa. I może teraz jej outfit. To tak, ma na sobie długie, brązowe, sznurowane oficerki. Czy one są białe? Takie brudno-białe, bardziej bym powiedziała, że takie kremowe breczesy, ale mogą być też białe. Z brązowym paskiem, ze złotą klamerką. Ma na ręce morską bransoletkę, czy morską, miętową, jak kto woli, spodkową. Fioletową bluzkę. Taki t-shirt? Nie, bluzkę z podwiniętymi rękawami i taką miętową, morską kamizelkę. I ma brązowe włosy i ma zrobiony taki... O, poczekajcie, nie wiem, czy teraz widzicie. Taki warkoczyk. Rozpuszczone włosy i taki warkoczyk. I ciężko stwierdzić, w jakim kolorze ma oczy, tak szczerze mówiąc, więc Wam nie powiem. Tak właśnie wygląda, jak stoi. Już widać, że jest super. No, może rozszerzać nogi, zginać je, co jest moim zdaniem ekstra. I może siedzieć na koniu i stać. No i oczywiście rusza rękami, co nie? Więc właściwie to widziałam gdzieś taki dokładny
filmik instruktażowy na kanale Szlejchów. Jak to, jak im te nogi ustawić, żeby mogły siedzieć. Chyba właśnie jakoś tak. Ale muszę sobie go obejrzeć. No i widzicie, mamy tutaj ładnie, już sobie siedzi. Dobrze. Lizę sobie odłożymy na bok, a tutaj teraz przejdźmy do sprzętu. Mamy tutaj ogłowie w kolorze ciemnobrązowym. Jest bardzo ładny i właściwie to chyba nawet takie samo. Czekajcie chwilkę. Jak to czarne ogłowie. Czekajcie. Czy one są takie same? To jest troszeczkę inne. Może też dlatego, że moje jest takie trochę... To jest nowe, a to jest takie... Ale spójrzcie... Wydaje mi się, że to jest ciutkę większe od tego czarnego. W każdym razie to było to w zestawie. I mamy prześliczne siodło, też ciemnobrązowe, z takim morskim czaprakiem, bo to nie jest miętowy, to moim zdaniem jest morski, bo miętowy to jest taki troszeczkę inny. To siodło jest takie bardzo, no, takie duże i ten czaprak jest taki gruby. I zauważcie, że ma takie strzemiona inne, bo ja Wam pokażę tutaj dla przykładu siodło, to czarne siodło. Spójrzcie, jak ono ma strzemię tak przypięte jakby, przyklejone do tego okręgu. A to ma tak wystające, specjalnie dla tych ludzików. I moja jedna koleżanka kupiła sobie tego nowego z 2019 roku ogiera fryzyjskiego. I do niego było właśnie takie samo siodło, tylko że z tymi właśnie z takimi strzemionami i ona była zdziwiona, o co chodzi. Teraz już widzę, że to pewnie już będą robione takie siodła wszystkie właśnie dla tych ludzików. O, muszę ją wyprostować ładnie. Stój sobie, Liza, stój. O, stoi. Dobrze, to teraz przejdźmy do konia. Ja tak z bliska. Tutaj mamy Storm. Jest bardzo ładny, przypomina trochę klacz hanowerską, ale to jest ogier. A właściwie, o, to jest wałach. Widzicie, to nie jest ogier, to jest wałach. Ma koreczki z morskimi gumeczkami, bardzo ładne. No i spójrzcie, tak właśnie wygląda. Jest naprawdę bardzo, bardzo ładny. No i cóż, cieszę się, bo... O, jest podkuty. Cieszę się, bo ja go chciałam, więc... I był robiony w... Nie wiem, czy widzicie napis, ale nie w Chinach, tylko w Tunezji. No to fajnie. Ja się bardzo cieszę, bo ja go bardzo, bardzo chciałam. I muszę Wam powiedzieć, że to był ostatni egzemplarz. Bo były jeszcze te inne dziewczyny. Ta ruda taka, no, a jeszcze na tym siwym koniu, a ta była tylko jedna, więc się cieszę. Tak jakby na mnie czekało. Dobrze, to ten zestaw już sobie obejrzeliśmy. Teraz Wam pokażę figurkę, która nie została przeze mnie kupiona i nie jest ona nowa. Jest to... Wymieniłam się z jedną z kolekcjonerek na już używaną, ale wycofaną klacz Rasy Pinto. Bardzo się cieszę, że ją mam, bo mam do niej ogiera i bardzo chciałam mieć do niego klacz. O, to jest mój ogier, też wycofany już, Rasy Pinto. I teraz mam jeszcze do niego klacz. Klacz jeszcze nie wiem, jak dokładnie nazwać, no ale się zastanowię nad imieniem. Ale ogiera to już Wam pokazywałam kiedyś, a klacz jest, no, bardzo ładna, chociaż widać, że już taka trochę odrapana, ale ja się spokojnie spróbuję się nią jakoś zająć, odświeżyć ją. W każdym razie cieszę się, bo bardzo chciałam tą klacz. I jeszcze przy okazji wymieniłam się na takiego źrebaczka lipiceńskiego. Teraz wiem, że jest też już nowszy, ale ja chciałam tego, bo pasuje też do mojej klaczy, a zresztą tamten mi się nie podoba, bardziej mi się podoba. Więc cieszę się, że go mam. O, tutaj mi w kadr wchodzi ta klacz. No, jeszcze mi wchodzisz w kadr. Dobra. I ostatnia rzecz, jaką kupiłam, to jest malutki tygrysek. Wiem, to nie jest koń. To jest kanał o koniach, a ja Wam jakieś tygrysy pokazuję. Jest to mały pomarańczowy tygrysek od Szlejcha. Ale tygrysek nie jest dla mnie, kupiłam go dla mojego brata, bo on też zbiera figurki Szlejch, tylko nie konie, ale głównie zbiera dinozaury. Ma tam jeszcze parę innych zwierząt właśnie. Wiem, że zbiera tygrysy, bo ma całą rodzinę białych tygrysów i pomarańczowe też. I tylko brakowało mu tego małego tygryska, więc mu go kupiłam. No, tygrysek to, no widzicie, ładny jest.
Więc tyle mam wam do pokazania, jeśli chodzi o figurki. A w ogóle to gdybyście chcieli zobaczyć figurki mojego brata, tylko że mówię wam, on zbiera dinozaury, jakieś tam dzikie zwierzęta. Ma kilka tych serii Eldrador, chyba tak, jakoś, nie wiem jak to się nazywa. Smoki, gryfy, też mam parę tego. Więc smok, jakbyście chcieli, to napiszcie w komentarzach, to mogę zrobić taki filmik, gdzie pokazujemy właśnie te dinozaury i tak dalej. Ale tak tylko wam chciałam pokazać, bo akurat wyciągnęłam jedno wszystko z jednej torby zakupów, więc wam chciałam pokazać. A oprócz tego mam jeszcze nowy katalog Schleich na 2019 rok. I no, tak, 2019 rok, są tutaj wszystkie nowe rzeczy. Tym razem jest po polsku, bo ostatnio wam pokazywałam, że tamten był po niemiecku. Po polsku, więc mogę zrobić jego przegląd, chociaż nie wiem, czy nie fajniejszy byłby przegląd, żeby przeglądać z komputera katalog, ale w ogóle jeśli chcecie przegląd katalogu, bo nie muszę robić w ogóle przeglądu katalogu, to mi powiedzcie, czy chcecie przegląd katalogu, czy nie, po prostu napiszcie w komentarzach, bo w sumie chyba fajnie by było zrobić przegląd, ponieważ są nowe figurki na ten rok, więc no. A ja się będę już z wami powoli żegnać, ponieważ nie mam już wam co pokazywać. Jeśli się zastanawiacie, kiedy będzie kolejny odcinek serialu, to powinien być już wkrótce, ponieważ jestem w trakcie nagrywania go. A no, więc wkrótce powinien być kolejny odcinek. No więc do zobaczenia. Pa!